wynika, że tam powstanie jakieś centrum przemysłowe, bo i kolej będzie tam zwiększony ruch miała i samochodów będzie tam dojeżdżało szczególnie dużo. No mówię, szczególnie ten teren P6 mnie w ogóle zastanawia. Podkreślam, w prognozie oddziaływania na środowisko o terenie P6 w ogóle nie ma ani słowa. P7 jeszcze można zrozumieć, że tam będzie ruch rzeczywiście samochodów, czy to turystów, czy też do składu będą jeździć, ale P6 to rzeczywiście jest bardzo dziwne, że tam jest potencjalnie wysoki. To jest po tej stronie, co ma przejść teraz Bastia się przenieść? To jest ten teren? Nie. To jest P7. Ale P7 oni też piszą, że jest zagrożony. Ale wschodnie część. No to wschodnia. A właśnie na P7, na wschodnią część ma się przenieść Bastion chyba, prawda? Tak, ale oni się tutaj też odnoszą do zabudowy tej produkcyjnej i składowej. No ale piszą hotele, gasto, wszystko, że ruch, no tak, tak, proszę, proszę. Ta zabudowa produkcyjna na etapie opiniowania i uzgodnień z Urzędem Górniczym została usunięta. To co oni się odnoszą do tego? Właśnie ze względu na potencjalne zagrożenie. Mogą być magazyny, może być park technologiczny, ale nie produkcja. No ale magazyny też teoretycznie mogą być zagrożeniem. No teoretycznie, ale mniejszym aniżeli... Ale nie o tym mówimy, bo nie wiemy, kto kupi teren w przyszłości i jaką działalność gospodarczą będzie prowadził. Jeżeli w tych magazynach wymyśli sobie składowanie czegoś tam i ogromny przewóz tego towaru i ciąg tych samochodów ciężarowych, to nazywamy potencjalnym zagrożeniem. No tak, ale ostatecznie mamy plan miejscowy, tak? Czyli mamy planowanie miejscowe, gdzie mamy tutaj potencjalnie już uszczegóławiamy i wybieramy jedną z tych funkcji dopuszczalnych. No tak, ale rodzi się pytanie, zakładając, że chcemy właściwie przyłożyć się do naszej pracy, dlaczego na tym etapie tego dokumentu nie wyrzucić pewnych zapisów, które z naszego punktu widzenia mogą w przyszłości rodzić pewne zagrożenia, szczególnie, że niekoniecznie my musimy brać udział przy pracowaniu i głosowaniu planu przestrzennego zagospodarowania w przyszłości. Znaczy, wiedzą Państwo co, no, jeżeli chodzi o ten teren P7, to tutaj były, ten teren akurat zmieniał wielokrotnie tutaj kierunki i to ze względu na wnioski potencjalnych tutaj różnych osób i zainteresowanych osób. No i tam jest taki zapis park technologiczny i ludzie jak czytają park technologiczny, to od razu widzą hutę. Nie, park technologiczny to jest zupełnie co innego. Tak, ja wiem. Wytłumaczone. Ja wiem, tylko mówię, ludziom od razu to się kojarzy z zakładem przemysłowym, a park technologiczny to jest zupełnie co innego i zupełnie do innych celów służy park technologiczny. Nie, to nie jest. Ja bardzo uproszczę sprawę, jeżeli nazwę to inkubatorem nawet przedsiębiorczości, bo to przecież takim celom ma służyć. Z kolei ja bym nie wykluczał na tym obszarze usytuowania magazynów czy innych funkcji typ składowych, dlatego że to jest najlepiej nadający się obszar do tego typu działalności. Słuchajcie, skrzyżowanie dróg krajowych z drogami wojewódzkimi, bo tu bardzo blisko z tego obszaru, ja pewnie to mieliście na myśli, lokalizując w tym miejscu. Tak, dokładnie tak. Panie, są zagrożenia, tam nie spływają. Jak pani doczyta w tym dokumencie, tam jest, że tam jest dział wodonośny. No ale wyraźnie dali to jako potencjalnie wysokie, więc ja po prostu już nie jestem w stanie stwierdzić, jaki dział jest wodonośny, natomiast wschodnie części zaznaczyli, że nie powinny być, że trzeba na nie uważać. Dlatego trzeba zmienić plan, ten studium w tym miejscu. Nie, nie do końca, dlatego że jeżeli tutaj było napisane, że na tą wschodnią część, tą granicę, tutaj, gdzie ten wododział przechodzi, należy uważać, w studium mamy obszar wyznaczony planą. Plan miejscowy będzie określał, już to kilkakrotnie powtarzałam, będzie określał liniami zabudowy dopuszczalne usytuowanie tych obiektów, czyli te potencjalne zagrożenie będzie odsunięte na zachód. A to, że tu jest na przykład w takim, a nie innym tutaj, jeżeli chodzi o kształcie, ten teren P7, no tutaj może być też, bo zawsze mamy też zieleń, prawda? Jakiś procent zieleni w planie musi być zabezpieczony. Więc akurat w tej części może być ta zieleń. I to będzie spełniało te wymogi powierzchni biologicznie czynnej, bo wiadomo, że jesteśmy w strefie uzdrowiskowej i powierzchnię biologicznie czynną musimy zachowywać odpowiedniej wielkości. Bo jeśli się tutaj zgodzimy do tego, że nie zmieniamy funkcji, bo mamy tą ekspertyzę, nie zmieniamy funkcji, zostawiamy to, co jest, to może rzeczywiście przy zachowaniu tych zapisów, o których mówiliśmy, może by to było krótkie cofnięcie tylko studium i wprowadzenie tych zapisów o ochronie złoża, ale nie zmienianie funkcji, uszczegółowienie
planami zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji poszczególnych obiektów, to wtedy i tak my o tym decydujemy jako rada, ta czy kolejna, gdzie i jakie obiekty będą, uszczegółowimy to planem. To co odpowiedzieliśmy, odsuwając maksymalnie to zagrożenie na zachód, jeśli chodzi o jakieś tam magazyny, produkcje, a inne tereny tutaj większych kontrowersji nie ma. No. Ja się pozwolę z panem nie zgodzić, dlatego że obawiam się, że tutaj coś poprzesuwamy, coś zrobimy przy planie, uszczegółowimy planie, ale przy planie potem nie wiadomo jaka będzie rada, czy rada do tego sięgnie, czy wróci. Doświadczenie uczy, że pewne rzeczy się zapomina i ja myślę, że ja bym po prostu chciała jak najbardziej te tereny, które są zaznaczone jako o potencjalnie wysokim zagrożeniu, jednak ochronić i to w wyraźny sposób podkreślić, bo to musi być w tym studiu zapisane. My zresztą chcemy zapisów w studium o ochronie tej borowiny, chcemy jakiegoś szerszego zapisu, prawda, o konieczności, czyli tak moim zdaniem no to studium musi być poprawione. Tak, proszę bardzo. Ja to wschodnią z tej części obszaru gruntowego właśnie, bo strony co może do gminy, wiejskiej. Tam, gdzie jest wpływ tej miasta na jakoś, żeby przyhamować eksport działalności. Znaczy, my mieliśmy o tyle wpływ w trakcie tworzenia miejscowego planu. Wydaliśmy opinie, dwie negatywne, nie zgodzono się z nami. To są opinie, są niewiążące, więc my nic więcej nie możemy zrobić poza granicami miasta. Możecie zaskarżyć, tak powiedziałem, proszę poprawki. Ale co możemy zaskarżyć, jeżeli... Zaskarżyć decyzję gminy. No tak powiedział pan poprawki, dlaczego się nie zaskarżyli? No przecież jeżeli jest takie duże zagrożenie, prawdopodobnie nikt nie miał pojęcia, że to zagrożenie jest tak duże. Geolog uzdrowiskowy w końcu podpisał jakieś, prawda, zgody, sugerując przesunięcie tych inwestycji i oni niby tam uzgodnili, ale według tej opinii jest to stanowczo za mało, że zagrożenie dalej istnieje bardzo wysokie. Ale plan można zaskarżyć w momencie, jeżeli są jakieś niedociągnięcia, prawda? I jakieś nieprawidłowości i my jesteśmy w stanie to udowodnić, skoro plan był tworzony, przeszedł całą procedurę planistyczną, etap opiniowania, uzgodnień, gdzie tutaj był i zakład górniczy, gdzie był na pewno i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i wiele innych instytucji, które uzgadniają ten projekt i uznały, że ten projekt nadaje się do dalszego procedowania i tak został uchwalony, to prezydent nie ma, znaczy może zaskarżyć, no ale co udowodni? Tutaj to wystarczyło wziąć wtedy ekspertyzę i wtedy się udowodni, prawda? Bo w tej chwili na podstawie tego, no to widzimy, że zagrożenie jest ogromne. I to doktor Poprawski w rozmowie telefonicznie ze mną powiedział, wy się martwicie Mirocisami, zobaczcie jakie wy macie zagrożenia. Mirocisami się też martwcie, ale zobaczcie, zróbcie porządek z tą resztą. Czyli to potwierdza tylko, że to mityczne zagrożenie ze strony Mirocis w przypadku tej ekspertyzy wydaje się najmniejsze w stosunku do innych terenów. Naprawdę. Z tej ekspertyzy to wynika. I teraz pytanie, co zrobimy z tą ekspertyzą? Czy wpiszemy, tak jak powiedziałem, te zagrożenia i te zalecenia proekologiczne do ochrony złoża i wystąpimy z realnymi krokami, czytaj ochrona złoża w oparciu o jakiś monitoring ciągły i tak dalej, ale w przypadku uchwalania procedury planów przestrzennych zlokalizujemy konkretne, czy to magazyny, czy te inne zapisy, tak, ażeby one potencjalnie nie szkodziły złożom. Ja bym szedł w tym kierunku, żebyśmy nie zmieniali funkcji, ale żebyśmy uszczegółowili to w planach. Bo zmiana funkcji z twojego punktu widzenia co spowoduje? Zmiana funkcji spowoduje wyłączenie tego terenu, chociaż jest pod działalności, czy to rozrywkowej, czy też inwestycyjnej. A to jest za fajny teren, żebyśmy tak rezygnowali łatwo. Ale może można dany teren podzielić. Zmniejszyć tę presję. To jest studium. Ja to kilkakrotnie powtarzam. To jest dokument ogólny. Plan miejscowy dopiero bardzo jest szczegółowym dokumentem, gdzie mamy wszystko podane. Linie zabudowy, procent powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynno. My to musimy spełniać. Ja to wszystko rozumiem. Tylko, że my w tej chwili się akurat rozmawiamy na ten temat, w tym momencie żeśmy się wszyscy tym zainteresowali i dlatego w tym momencie musimy to zatrzymać, bo potem to się wszystko rozmyje, to będzie zapisane, ale to potem tam ktoś czegoś nie zauważa, ktoś coś nie przesunie. Naprawdę ja zbyt długo pracuję w samorządzie i zbyt długo obserwuję działalności różne, które nie zawsze są zgodne z zapisami, potem się to wszystko zapomina i zmienia się. Ja optuję za tym, żeby to zdecydowanie, mając w tej chwili te opracowania, na gorąco, żeby to pozmieniać. W jaki sposób?
No ja nie wiem, po prostu przesunąć przeznaczenie tego terenu. Zmienić to przeznaczenie, nie ograniczyć jakoś. No, centro rekreacyjno-sportowe może na tej zachodniej części, wschodnią zostawić.